Ta historia wydarzyła się na lubińskim Przylesiu. O wszystkim policję poinformowała sąsiadka sprawcy. Poinformowała, że jeden z lokatorów mieszkający na parterze wyrzucił królika przez okno. Zgłaszająca do czasu przyjazdu policjantów zaopiekowała się tym zwierzęciem. Policjanci w tej sprawie zatrzymali 41-letniego mężczyznę, który, jak oświadczył, był bardzo zdenerwowany, królik hałasował, dlatego chciał się go pozbyć w ten sposób z mieszkania. Mężczyzna był bardzo pobudzony i czuć było od niego woń alkoholu. Trafił do policyjnej celi. Policjanci przedstawili temu mężczyźnie zarzuty. Będzie musiał zapłacić 1000 zł na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, a także 2000 zł kary za ten czyn. O losie mężczyzny zadecyduje teraz sąd. Małemu królikowi na szczęście nic się nie stało. Został oddany członkom rodziny agresora, którzy byli jego właścicielami.